Dzień dobry wieczór. Jestem ponownie Starki. Cóż, widzimy się w grze Kroniki Brytany Arcolos. Czyli inaczej mówiąc, mod do Gothica 2, jak to zawsze powtarzam. I tak, dziś wracam do rozgrywki i pamiętam kilka rzeczy, które trzeba zrobić. By nie ściemniać, myśleć. Nie do końca pamiętam, na czym stoimy. Poza tym, że muszę znaleźć jeszcze kilku z tych naszych, jakby to najłatwiej określić, współrozbitków, uchodźców, po to, żeby ich przekonać do pracy. Jak już będą pracować, to nie wiem, pamiętam, co jeszcze tam dalej mam zrobić. Tak, poza tym przeglądałem trochę też, jakby parę innych. Nie wiem, jak to najłatwiej nazwać, ale no, opisów misji. I te. Powiedzmy, że po prostu mamy trochę do roboty. I tak, dla tych, którzy nie pamiętają, ostatnio podjąłem w końcu decyzję. Zostaliśmy bardziej graczem pod manę niż pod siłę. Czy zręczność. W sensie chyba tam wziąłem i siłę, i manę. Tak, siła i mana. Ale nadal. Teoretycznie chcę teraz tutaj zostać magiem, bardziej niż czymś innym. I tak, mamy kradzież i zbieranie trofeów. Nic innego na razie nie mamy. Umiemy pisać swoje? Tak, umiem. Chociaż nie wiem, czy to było sensowne, żeby uczyć pisać swoje. Skoro ten... No i tak mam runy. Znaczy dobra, potężniejsze zaklęcia przynajmniej mógł w ten sposób kompletować. Łażę tutaj w kółko. Gadam od rzeczy. A tak naprawdę to jedno, co muszę zrobić, to odnaleźć brakujące osoby. Czyli potencjalnie tego Ezekiela, czy jak mu tam. Ewentualnie potem jeszcze brata, czyli Jorna, którego akurat widzieliśmy u góry. I tak, ja aż pójdę samemu poszukać najlepiej, bo nie ma co wam aż tak przedłużać. Tak wstęp już trwa 2 minuty. O czym pomyślimy co dalej. No więc, powiem szczerze, nie znalazłem Ezekiela nigdzie, niestety. A co o tym idzie, po prostu idziemy pogadać z Jornem. Jak z nim pogadamy, to zobaczymy co dalej z naszym życiem, naszą egzystencją i tak dalej. Jak się czujesz? To tylko urządlenie krwiopijce. Nie masz się czym przejmować. Jest mi już zdecydowanie lepiej. Trochę odpoczynku, wygodnym łóżku i ciepły posiłek potrafią zdziałać cuda. Dobrze, że sprowadziłeś tutaj Kurta. Przynajmniej mam z kim porozmawiać o aktualnej sytuacji i trochę powspominać dawne czasy. A tobie jak podoba się Silbach? Udało ci się dowiedzieć czegoś interesującego? Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. To doskonale. Sam chętnie zajmę czymś ręce. Daj znać, gdy będziesz coś dla mnie miał. Mhm. Wioska wydaje się całkiem ładna. Trochę gorzej z jej mieszkańcami. Musisz ich zrozumieć. Trwa wojna, a my jesteśmy kolejnymi uciekinierami, którzy docierają na tę wyspę. Wszyscy boją się o swoje zapasy i o to, co przyniesie jutro. Ludzie na Arcolos zawsze cenili sobie ciężką pracę. Jeśli pokażesz im, że nie jesteś kolejnym darmozjadem, to z pewnością zaczną cię szanować. Okej. Właśnie chwila, czy mam pytania do brata. Mam do ciebie kilka pytań. Okej, to są takie pytania, które można ciekawe wybrać, ale nie wiem, czy są już takie istotne, więc zobaczmy tylko to drugie. Nie tęsknisz za resztą rodziny? Oczywiście, że mi ich brakuje. Na niektóre rzeczy nie mamy jednak większego wpływu. Pewnie to oni by nas tutaj wysłali, a sami zostali na Londram. Wiesz, jak ważny był dla nich dom. Ważniejsi chyba byliśmy jedynie my. Nasza matka była mądrą i pracowitą kobietą. Gdyby nie ona, to pewnie żaden z nas nie umiałby czytać ani pisać. Sam rozmyślałem wiele razy. Czemu Adamos pozwala, by tak dobrzy ludzie odchodzili z tego świata tak wcześnie? Sam wiesz, co się działo z ojcem po jej śmierci. Zamiast pracować w kuźni, większość czasu przesiadywał w piwnicy. Okej, czyli alkoholizm. Najlepiej się dogadywaliście, szczególnie gdy musiałeś przejąć pomoc w kuźni po tym, jak zostałem czeladnikiem mistrza Hanesa. A później miał miejsce ten wypadek. No i... Milcz albo wypadek. Patrzymy, o co chodzi, może się dowiemy, co się stało. Wypadek?
Nie psujmy sobie tej chwili. Wrócimy do tej rozmowy innym razem. Chcę po prostu, byś wiedział, że rozumiem to wszystko, co się wydarzyło i nie mam ci tego za złe. Okej, czyli przez nas coś wyszło nieprzyjemnego. Widzę, że twój brat pracowitość odziedziczył po ojcu. Nie wiem, czy w jego stanie praca w polu to dobry pomysł. Porozmawiaj z Bastianem. Może się zgodzi na jakąś pomoc przy obieraniu rzepy. Okej. Czyli prawdopodobnie jako, że Ezekiela nie mogę znaleźć, to... Ej, ty! Nasz Jorn był ostatnim. Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy? Albin kazał nam się zająć czymś w wiosce. Dobry pomysł. Przynajmniej Marta nie będzie mu już narzekać do ucha, że tylko leży, je i nic nie robi. Zawołam go tutaj i pokażę mu co i jak. Nie musisz się też martwić o Albina. Przekażę mu, że twój brat tu pracuje. Okej, świetnie. Dobra. To jeśli te mamy załatwione, tylko jeszcze będę musiał przekazać to bratu. A jak ze złotem? Mało, okej. A, już idzie. Dobra. To w takim wypadku... Sukces! I to wielki nawet. A co za tym idzie? Możemy chyba wrócić do niego, bo wszystkich chyba przekonaliśmy. W sensie poza tą Aną, co i Ezekielem, którego nie umiem znaleźć. Ale to teraz nie istotne. Istotniejsze jest to, że możemy spokojnie chyba pójść wreszcie i zająć się jakimiś innymi rzeczami. I dzisiejszy epizod ogólnie będzie poświęcony, tak jak sobie myślałem trochę, tym zadaniem. Będę musiał znaleźć albo drwali, albo pójść po to drewno tam, o, jak to się nazywa. O, brakuje mi słów. No, do tej wieży sygnałowej czy jakoś tak. Ale pójdę do drwali, bo drwale chyba lepsze, drewno dadzą. No, ale póki co... Okej. Nie sądziłem, że tylu z was będzie się tak rwało do pracy. Dobra robota, chłopcze. Dla każdego znajdę odpowiednie zajęcie. I co o nich myślisz? Nadadzą się? Z tego co widzę, to zapał do roboty mają, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. 700 ekspa. Nieźle. Mi należało, więc zgodnie z umową dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Rzecz jasna, dopóki będziecie pracować jak należy. Okej. Okej. Jest dobrze, nawet bardzo. Ale okej, skoro mam to załatwione, czy bartorska pomoc się skończyła? Tak, teraz trzeba to rozchodzić. Mhm. Okej, chcemy iść zobaczyć, jak brat pracuje u Bastiana, ale ja powiem, nope. Idziemy na wyprawę do Drwali, których ostatnio nie znaleźliśmy. A mogę wam tak dodatkowo dodać, że chyba największy fan gotuków, jakiego znam, i jeden z moich najbliższych przyjaciół, pozdrawiam cię, jeśli to oglądasz, mówił mi jedną ważną rzecz. Idź do tych drwali, cholero jedna, bo tam to będzie ci się przydać dużo rzeczy mogło. Tak, cytując najbardziej chaotycznie, jak mogę, co mówił. Więc tak, z naszym patykiem, nowicjusza na plecach, by bąkać wszelkie ścierwojady i inne dziadostwa, możemy się udać właśnie do drwali. Tylko pytanie, czy najpierw chcę przetestować moc swojego magiowania na tym... Nie chcę to sobie na młodych ścierwojadach. Jest one może groźne, ale zajmiemy się tym kiedy indziej. A co najwyżej, może, i to też ważne, może, bym spróbował prędzej tak ponadprogramowo, nawet tak to chyba określić, mierzyć się z tymi zębaczami. Żeby nie było, zębacze nie są trudne. Jeśli się zna schemat na nich. No tylko, że walczę dwuręką, a nie umiem w dwurękę. Więc nie chodzi, że postać ma zero ćwiczenia, co ja osobiście nie umiem walczyć wręcz. Okej, tu mieliśmy też kilka goblinów. Pewnie bym mógł tu pobić, a na razie mi się nie chce. Tak, tutaj są te zwłoki, które nadal są interaktywne, mimo tego, że zebraliśmy wszystko i tak... jakieś grzybki. Tam dalej golem. I jako, że dotarłem znowu tak daleko, to chyba warto byłoby to zapisać. Żeby nie stracić postępu. Jak wiadomo, gotuk zły, niedobry jest i potrafi crashować bez powodu. Tak, jak już tu będziemy... Tak jak mówię, pierwsze co chciałbym sprawdzić, skuteczność mojego zaklęcia przeciwko zębaczowi. Podejrzewam, że będzie bardzo źle, bo ja dzika nie umiem pokonać, to dopiero zębacza. No i jeszcze całe stado się rzuciło. Tak, bardzo są niebezpieczne.
Więc pewnie się nie uda. Ale i tak próbować będę później. Może gdybym miał więcej many. Albo przypadek. Ale zabra, tu gadam o przypadku, ale dwa mam many na ten. To najlepiej byłoby chyba mi powiedzieć, jeśli będę miał lepsze władanie. Władanie to jest chyba jedyna rzecz, na którą teraz mam taki prawdziwy wpływ. Okej. Więc tak, wszelkie zobaczmy, jak tam stoimy ze zwojami na wszelki wielki. Mam telekinezę, mam otwieranie zamków. Świetnie. Swoją drogą, jeśli chodzi o otwieranie zamków, wydaje mi się, że to może być... To by było trochę... Ej! Halo! Marvin! Ogarnij się! Jełop! Halo! Nie idź mi w zębacze, no! Wszedł mi w zębacze. A ja mu mówiłem, gościu, nie wchodź mi w zębacze. Czy ja? Dobra! Niech i tak będzie! Niech i tak będzie! Dobra, nie topi się, to jest chyba ważne, czy się topi jednak? Nie topi. Dobrze. No to mamy sposób na pokonanie wszystkich zębaczy. Jej! Pazury, skóra zębacza, kły. Czego tu nie znajdę. Mam nadzieję, że nie okaże się, że tu było więcej rzeczy, które mogę zabrać. Jeśli było, to zawsze mogę się wczytać, ale... mamy sposoba na ubijanie wszystkich zębaczy. Tyle ekspów, co tutaj dostaniemy i nagród, to ja się nie spodziewałem. Ale dobra. Taś zębacze, chodźcie. Można nawet przyjść wszystkie, nie przeszkadzacie. Ale okej. Ciekawa rzecz, że one nie prychają ani nic. Ale chodzą. Tak podkradają się, jak to było. Na pewno w jedynce. Nie pamiętam, czy w dwójce też. Ale tak czy inaczej. Nie powinienem być zębaczy, widać to po tym, że nie przebijamy ich odporności ani niczego. Niemniej jednak, no, ja miałbym nie wykorzystać takich trików. Wiecie, jestem sobą. Chociaż, prawdę powiedziawszy, prawdziwe triki, największe sztuczki, to chyba dopiero poznacie. Bo nie wiem, czy tam grę, w której ja dopiero znam milion trików na to, jak oszukiwać system, że tak to nazwę. Ja już pokazywałem na YouTubie, w sensie... Żeby nie robić jakby za dużo spoilerka, tą grę kiedyś streamowałem na początku reinkarnacji kanału, że tak to nazwę. Ale chyba odcinków nie, jeszcze nie było. W sensie... Tak. Wiem, że mam je na dysku przygotowane, ale... Chyba jeszcze ich nie publikowałem, tam musiałem wyjątkowo trochę edycji porobić przez głupoty. Jak wiadomo, mój program, którym zazwyczaj edytuję wszystkie dziadostwa, jest tak badziewny, że no... Zanim ja bym to zedytował, to mnie milion lat. Dobra, tak czy inaczej, kolejny zębacz. Aj. Mam nadzieję, że ten jeden, jedyny znajomy... nie zamorduje za to, jak zobaczy, w jaki sposób pozbyłem się tych zębaczy na wczesnym etapie. Zresztą mi przyjaciel powinien mówić, ale tak przywykłem do gadania znajomy, więc... Więc no, jak zawsze gadam znajomy, to będę gadał znajomy. Chociaż to naprawdę jest bliski przyjaciel, tak, jeśli mam być totalnie szczery. Najbliższa mi osoba poza rodziną, można powiedzieć szczerze, chyba. Ja bym się rozklejał, ale ani nic, ale... Ale tak, no, po prostu żebyście wiedzieli, na czym stoimy tak naprawdę w całej sytuacji. Jest naprawdę ekspertem, jeśli chodzi o gotiki. Zresztą... Są tacy tutaj dużo gadać. Wilk, okej. Czy są coś jakieś zymybocze? Lepiej być ostrożnym, bo wiecie, nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś zymbocz wyskoczy znowu. Jest zymbocz. I tak, wiem, że to jest zębacz, nie zymbocz. I że to nie jest po nikomu. Znaczy po żadnym języku, nie po nikomu. Ale tak, no nie gadam po swojemu. Musi tylko przywyknąć, naprawdę. Idzie zymbocz? Idzie. W ogóle ciekawa rzecz. Pamiętam początki mojej styczności w ogóle z gotikiem. I to będzie ciekawa historia. Muszę wam powiedzieć, że uczył mnie wujek. W ogóle od wujka poznałem gotika. Brata swojej mamy. Okej. Okay. I tak, ogólnie pamiętam jedną rzecz. A on akurat mieszka w Czechach. Ten wujek i... Przez co najczęściej... Obcy językiem czeskim, gra po czesku i w ogóle wszystko po czesku.
I Gotika pierwszy raz jak dostałem od niego, tak zainstalowałem sobie, żeby grać, to był po czesku. A co za tym idzie, nazwy były inne. Ja jakoś nie ogarniam do końca czeskiego, to no. O, dostałem achievementa. Znaczy ja achievementa tylko to napisał. Zadanie, więc chyba jest, dobrze. Ale tak. I pomijając, co to było po czesku, ale to tak po prostu anegdotę chciałem dorzucić. Wyobraźcie sobie, że uczył mnie jednej ważnej rzeczy. Żebym patrzył na nazwy. Bo ponoć bardzo łatwo, jego zdaniem, żeby nie było, pomylić ścierwojada z tym. Ścierwojada z zębaczem. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Ale tak. Złoto, mikstura, strzały, owcze skóry. Fajne rzeczy. Ale ciekawe, że są tutaj martwi ludzie. Tego co mówił gościu, to zębacze aż nikogo nie zaatakowały. A jednak. Są tego też w kopalniach strasznie źle kmera pracuje. Czyli w kopalniach, tylko w tych jaskiniach. Tutaj co mamy? Strzały. Okej, okay. Łuk myśliwski, możesz przydać. Kiełdzika, ładne. Srebrny pierścień. Nieprzydatny. W sensie sprzedam pewnie. Co ze sporym zyskiem! O cholera! Ultimatywny challenge. Ultimatywny challenge, czy pokonamy się tego, ale... Zimbocza bez... wsparcia wody. Ja chcę wszystkim powiedzieć, że... istnieje spora szansa, że dam radę. Poznam rytm zębaczy. Jak widzicie... nie jest on najłatwiejszy, ale umiem. Ja umiem zębacza. O, znowu to przerażające coś. Nie wiem, czy mu to jakieś pokazuje, ale dobra. Ja się nie poddam, ja muszę go pokonać. Co prawda nie ma miejsca na błędy, co jest okropne. Dlatego też może sobie bym spróbował trochę inaczej. Topór 2015. To będzie cięższe, ale też łatwiejsze. To teraz wam pokażę, bo jeśli chodzi o broń jednoręczną... to osobiście uważam się za... może nie tyle eksperta, co dużo lepszego. Tylko właśnie to, że czasami zablokuje. To jest jedna wada. Ale jak widzicie, jednoręczną jestem w stanie pokonać zębacza bez problemu. Poza tym, że mogę zrobić błądy, ale tak. Jak to będzie z dwuręką, natomiast to minimum pojęcia. Jedyne, co mi zostaje, to ewentualnie spróbować go jakoś wyminąć do tej wody. Ale nie, to nie wyjdzie. Chyba, że mamy coś na szybkość. Jeśli mamy coś na szybkość biegania, nawet jakieś zęba to ziera, trochę szkoda go zżerać na surowo. Ale jestem tak skłonny to zażerać, żeby uciec z wody. Bo zdecydowanie to jest za wczesny etap na to, żeby bić się z zębaczami. W sensie, może mam coś, co da szybkość już taką porządną, chociaż... Zęboty ziele wydaje się najlepsze. Znał przyjemny miętowym zapachem korzystającym mikstur czasowych. Zobacz jedną rzecz. Tak! Mamy to! Jesteśmy uratowani! Wiem, że możesz to wydawać głupie, ale... Hej, zębacz! Zmarnowałem zębate ziele po to, żeby pokonać zębacza przedwcześnie. Możecie się ze mnie śmiać, ale... takie akcje, jak ja tu robię, nie wiem, czy ktoś robił. Jak mówię, nie śledzę kronik Myrtany nigdzie. Co nogą zębacz? FPS-y mi zabijasz. Zły zębacz. Zły zębacz, nie zabijaj mi FPS-ów. Zły zębacz. Zębacz, zatrzymaj się. No. No co za zębacz? Za kartę się spronda. Nic tu nie ma. Nie ma czego tu nie ma. Okej, nie ogarniam tego zębacza. Ale dobra. Żeby nie było, zostawię ten zapis, jeśli bym chciał spróbować sobie potem prywatnie samem bez wykorzystania zielska. Ale widzicie. Jeśli będzie algorytm wilka, to będzie kiepsko, jeśli nie, to jakoś może sobie poradzimy. Thank you.
Ten algorytm wilka działa. Więc... Więc to jest najśmieszniejsza rzecz. Zębacze zamordował, ale wilki go zagryzły. Typowe. Typowe. W sumie to jest też jedna z takich cięższych rzeczy. Ten instynkt stadny niektórych przeciwników, muszę przyznać. U wilków jest on bardzo mocny i nawet mnie to nie dziwi. Ale jestem taki, które też to posiadają, to jest bardzo irytujące. Wiem, że ścierwiaty mają częściowy, przynajmniej w jedynce, gotika. Czyli jak zaatakujemy jednego zbyt blisko drugiego, to inny też przebiegnie. Opielce też chyba tak mają. Zresztą większość chyba ma, tak? No ale wilki mają wyjątkowo silny, bo jak jeden na ciebie szczeka, to wszystkie w okolicy też zaczynają biec od razu. No i tu mam też topielca. Ale topielców akurat się aż tak nie boję. Okej, dziadostwa mnie nie widzą. Więc mogę zapisać 99 sobie jeszcze raz nadpisać. Jako, że jesteś po prostu w bezpiecznym terenie. Powiem, ej gościu, no bo te zębocze zmarły. W sprawie tych bestii... Tak? Pozbyłem się problemu. A dowód jakiś masz? Przejdź się do jaskini, to sam się przekonasz. Aż takim niedowiarkiem nie jestem. Trzymaj, zasłużyłeś. Gdybyś chciał jeszcze coś zarobić, zgłoś się do mnie później. Będę pamiętał. Gulasz ziołowy, 250 złotych monet! Wybaczcie, tak nie wybuchłem, ale... Ale łochołęła, to jest po prostu... Rozumiem. Potężna ilość złota. Dobra. No to teraz największy challenge, wyzwanie i tak dalej. Musimy odnaleźć drywali. Wiesz, że zaraz ich znajdziemy, ale ja nie wiem, gdzie są. A tak chyba były dwa topielce, czy coś takiego. Ech. Bardzo pożądliwe. Pamiętam, że coś tu było takiego bardzo wrednego. Nie, to wilki? Dwa wilki, serio? To ja może dam radę nawet. Z trzema oczywiście nie, ale z dwoma, kto wie, może nawet dam radę. Nie, no jeśli krytyki mi nie będą wchodzić, to nie ma szans. Zostaje więc jedna jedyna opcja. Może uda mi się zaspamić któregoś zaklęciem. Będę się co prawda zażyć jakieś ziołka, ale no, może się uda. Tak czy inaczej, już dużo się udało zrobić, jak na taki krótki odcinek. Bo, no, nie okłamujmy się, to jest bardzo krótkie. 25 many odnawia, 25% many. Ile mamy? A, 5. No to będzie trochę przepalone, ale wywar z niebieskiego po prostu wydaje się być najlepszym wyborem. I dobra. I teraz czy trafisz? Dobrze, Besi! Ha, dobrze, jaki Besi, dobra, Marvin! O, świetna robota, Marvin! Okej, czyli to jakieś inaczej kalkulowane obrażenia od mojego kija, obrażenia od tego. Ciekawe. A nie, dobra, ty... W sumie to rozumiem, jak to jest, przecież tutaj muszę trafić jeszcze w te procenty. A zaklęcia zawsze biją tyle samo, więc... Jednak dobrze zrobiłem, zostając magiem. I... Mamy to! To są drwale. Znaczy, były na pewno ich blisko. Okej. To ten, skoro już tutaj to jesteśmy, zrobiliśmy... To poczęstujmy się tutaj tym, co nam mają do zaoferowania. Woda jak najbardziej, złoto tak, bagienne ziele, topór, młotek. Przyjemne rzeczy, owcze skóry też się przydadzą, rzecz jasna. I czy coś jeszcze tutaj... Nope. Knut. Będzie trudny mieszek, ale najpierw zobaczmy, co on jest. Nazywam się Knut. Jak widzisz, jestem drwalem. Jestem zajętym człowiekiem, więc gadaj, czego chcesz.
Jak idzie praca? Drewno jest twarde, a drzewa głęboko zapuściły korzenie. Zupełnie jakby przygotowywały się na zimę. Oprócz tego całkiem nieźle. Oczywiście, jeśli nikt nam nie przeszkadza i nie zadaje głupich pytań. Masz może jakieś drewno na zbyciu? Jeśli pytasz, czy moje zapasy są na sprzedaż, to muszę cię rozczarować, ale nie sprzedaję drewna byle komu. A nawet gdyby tak było, to i tak się spóźniłeś. Władca tej warowni kupił od nas całą ostatnią partię towaru i właśnie zamówił kolejną. Mieszkańcy Silbach pilnie potrzebują zapasów drewna do naprawy chat. Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Obiecano mi już pewną kwotę za całe drewno. Może w takim razie zapracuję na to drewno. Patrząc na ciebie, to prędzej uciąłbyś sobie palce, niż pomógł mi przy pracy. Pomyślmy. Okej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeden z moich ludzi od kilku dni nie wrócił do obozu. Zawsze była z niego lepiega i częściej widywałem go bimbającego do góry brzuchem, niż pracującego. Ale przy takich obrotach jak ostatnio przydałaby mi się para rąk do pracy. Odnajdź go i każ mu wracać do roboty. A jak znajdziesz jego trupa, to tym lepiej. Przynajmniej będzie mniej gąb do wykarmienia. Jak go rozpoznam? Krótkie włosy, krótka broda, chudy jak szczapa. Miał wielgachnego pieprzyka na policzku. Okej. Postaram się go odnaleźć. Gdy już dowiesz się, co się z nim stało, wróć do mnie, a dostaniesz trochę drewna. Okej. Dobra. Pilnowy quest. Czyli powiedzmy, roboty dla drwali zrobimy i chyba tyle. O, mieszek. Przydatne rzeczy. Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Wiesz, nie ma w tym wielkiej filozofii. Ścinam drzewa, piłuję pozyskane drewno, potem strzelam sobie piwko i idę spać. Prosty człowiek. Ale okej. Będziemy chyba jeszcze sprawdzić, gdzie go szukać. Okej, leśny ścierwojad. Niebezpieczna bestia. Tak czy inaczej, robimy zapis 102. I pora próbować ubić może tą bestię moim wspaniałym zaklęciem. Kto wie, może on zadziała? Nie. Okej. Jeśli nie zrobię błędu, nawet bez zaklęć jestem w stanie pokonać tego ścierwojada. Jest groźny, oczywiście. Ale jestem w stanie to zrobić. Jeszcze jedną próbę zrobimy na tym odcinku, tak tutaj. A potem lecimy gdzie indziej szukać czegoś. Kurczę, mamy poziom, mamy złoto. Ktoś mówi, że w końcu się nauczyłem myślistwa do końca. Albo trochę w ręki. Nie mówię, że na wojownika od razu, ale... Ale chociażby mieć trochę więcej procent. Nie, dobra. Jestem w stanie to zrobić, ale mówię, lepiej chyba będzie trochę procentów podbić. I myślistwa. Zanim będę się tak męczył z tym wszystkim. Pytanie tylko, czy będzie mi stać na to. Ja zdobędę jeszcze jeden poziom, żeby mieć od razu. No lepiej wojownika. Nie ukrywając, wojownik naprawdę uprzyjemnia znacznie... O nie! Tylko nie to. Tylko nie te żółwie. Tylko nie te żółwie. Tylko nie te żółwie. Nie chcę tych żółwi. Nie, naprawdę nie. Tak co, ale nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. One są okropne. A więc zobaczmy, co jest z tej strony tutaj. O, jakiś podróżny. Nie wiem, czy to nie pułapka, ale mogę podejść, tak. Zobaczymy, co tu będzie. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. A nie wygląda mi to na normalne warunki dla podróżnego, takie coś.
Ale okej. Będzie drogi podróżny. I tak, jeśli go nie zastanawiam, czemu tego będę często wyciągał, to jest mój radar namierzający zagrożenia. Jednak idziemy po terenach, na których nie wiem, jakie bestie mogą się czaić, więc lepiej po prostu mieć ze sobą wykrywajkę takich. Niedźwiedź! Nie chcę. Jest tu jakieś ziółko? Wschodni fiołek. Okej. Okay. Chcę i tak do niedźwiedzia. Dobra. Krab! Ja wiem, że to może być nawiązanie do tego, co potem w Lizenach powstaje jako wróg, ale krab, który wykorzystuje pełzacza jako swój jakby sposób bycia. Teresting. To jest do Wilczego Leża, a tam mamy do klasztoru magów wody. Ciekawe miejsce, żebym znalazł. No i jakąś opuszczoną chałupę. Wydaje mi się, że to wszystko zasługuje na zapis 103. Gotowy na to, że Lelmon coś można mnie wyskoczyć i zamordować? Nie znam się na otwieraniu zamków. Ja znasz się na otwieraniu zamków, okej. Okay. Ciekawe miejsce. Skrzynia taka trochę schowana. Mogę tego żałować, ale... Jak mam już zapis 103, to spróbuję aż otworzyć ten kufer. Prosty był. Lodowa strzała! Okej! Okay. Lodowa strzała! Czy wy to widzicie? Obrażenia tutaj 20 za 3, świetne. 40 za 6. A i tak, nieźle. Nawet chyba zaakceptuję to, że straciłem zwój otwierania zamków. Skoro i tak, no, zamków się nie da otwierać. W inny sposób. To, że mamy lodową strzałę, jest naprawdę świetne. Bo jak już było pokazywane, to zaklęcie akurat jest morderczą, bez serca. Więc tak. Jest coraz ciekawiej, coraz lepiej. I teraz tak, to dokąd prowadzi? Dom glistych maczar. Nie wiem, czy mgliste maczary to odpowiednie miejsce dla takiego jełopka jak ja. Bagienny krwiopijca. O Jezu. Jakiś kolejny nowy gatunek krwiopijców. Nie lubię ich. Młody czarny szczur. Teresting. Easy do pokonania. Podoba mnie się. Dorosły czarny szczur. Na razie może go zostawmy. Jesteśmy gdzieś. Nadal nie wiem gdzie, bo mapy nie kupiłem. Mgliste moczary, wilcze leże, klasztor mogą wodą. Dobra, chyba idziemy w takim razie w prawidłowym kierunku. Zanim tego to sobie teraz wymyśliłem. Idź mi stąd. Idźcie mi stąd, nie chcę z wami walczyć. Nie chcę z wami walczyć! Kolejne jakieś ognisko, kolejne jakieś coś. Ale kurczę, już się... pogubiłem. Dzik! Nie, idźcie mi stąd, nie chcę z wami walczyć. Idźcie mi stąd, nie chcę, nie. Ja nie chcę walczyć. Pójdźmy może tędy. Okej, okay, leśny ścierwojec, tylko tego brakowało. Dobra, cicho ścierwojadzie. Może mnie nie zamordują. Okej. Okay. Gdzieś jesteśmy chyba. O, Horda Spolny, jak miło. Ale gdzie to, nie mam pojęcia. Tam jest klasztor, mgliste moczary. Wioska Silba, jest tam, okej. Okay. Okej, okay. Jeśli tam jest wioska, to do niej chyba zaraz wrócimy. I co to jest? Przebrany krzak winogron. A, farmer. Chyba do jakiejś winnicy trafiliśmy. Ciekawe. Ładne miejsce.
Nie mogę z nim pogadać. A z farmerem mogę. Fajna muzyka. To też muszę przyznać. Ale tam będzie jakieś dziedzictwo? Polny pełzacz. Co, ale i się tutaj nie spodziewałem. Dobra. Leją sobie oczywiście, jakby inaczej. Farmer, dobra, nikt ważny. Zdecydowanie nikt ważny. Farmer, stary Liam. Powiedz mi o gospodarstwie. Winnica Valerio jest jedną z największych na wyspie i pełni kluczową rolę w dostarczaniu wina na cały kontynent. Niestety, po śmierci Valerio, jego synowie nie mogą dojść do porozumienia, co odbija się na pracy. Rywalizując, można zyskać więcej dla siebie. Ale podczas walk wiele traci się bezpowrotnie. Znajdzie się dla mnie jakaś robota? Proszę, proszę! Jaki robotny młodzieniec! Gdyby wszyscy twoi rówieśnicy byli tak pracowici, to ta wyspa byłaby dzisiaj w zupełnie innym stanie. Może zaciągnąłbyś do pracy mojego siostrzeńca? Próbowałem już chyba wszystkiego, ale ten dzieciak całymi dniami tylko by leżał i pił wino. Zajmę się tym. Może ten leń posłucha kogoś w swoim wieku. Jeszcze go dzisiaj nie widziałem, więc pewnie dalej śpi w domku dla pracowników. To ten mały budynek na wzgórzu. Chłopak ma na imię Fail. Nie musisz mu folgować. Dość już się za nim nabiegałem. Okej. Okay. Okej. Człowiek Volkera. Okej. Goniec Raxos, czegoś tak. Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Okej. Hej. Okej. No dobra. Interesting, że kto określił to wszystko. Farmer. Mamy jakąś winnicę, mamy tutaj opcję szybkich podróży. A ja wam powiem, że zajmiemy się tym Failem, czy jak mi tam było. I na tym będziemy chyba kończyć powoli epizoda. Tak, skoro mam tutaj szybką podróż, to dla mnie super. Za 10 sztuk złota z tego co widziałem będę w stanie gdzieś podróżować. Co może być naprawdę cenne, przez to, że niby wiem gdzie jest wskaźnik do tej, do wioski, ale tak jakby trochę się zgubiłem. A tam dzięki temu może chociaż wrócę do węglarza, bo tam chyba też był ten szybki podróż dostępny. Tak czy inaczej, no. Jakoś to będzie. Ale myślę, że tutaj jest ten Fail. Winowajca. Coś, co pomoże mi go obudzić. A oczywiście, że wiadro z wodą. Wiadro z wodą, Nie wierzę w to, co tu robię, ale tak. Nie wiem, jak go użyć jeszcze, ale dobra. A, przy okazji... Okej, przez przypadek to otworzyłem, ale gdzie jest to wiadro wody? Nie, pełna ryb, miotła, szczotka, pióro, Gdzie jest to wiadro wody? Do Hołeły. Ja go nie widzę, ślepy jestem? Work Monkey... Raz na... No nie mamy tego wiadra! Aha!
taki sposób trzeba. Ciekawe. Ej, ty. Oszalałeś? Mogłeś mnie zabić. Wiesz, kim jest mój wuj? Tak się składa, że to on mnie tu przysłał. Mam cię zaciągnąć do roboty. Okej. Okay. Przecież zrobiłem sobie tylko krótką przerwę. Ten staruch jest nie do zniesienia. Cały dzień stoi na tym placu i wydaje tylko polecenia. Dobra, wrócę do pracy. Tylko dajcie mi już spokój. Mam nadzieję, że wszyscy się udławią tym przeklętym winem. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba się udało. Jej. Chyba mamy questa zaliczonego. Jak najbardziej, wydaje mi się, że tak. A co za tym idzie, odcinek naprawdę produktywny. Znaleźliśmy drwali. Znaleźliśmy nową runę. Pokonaliśmy zębacze. Rzecz biorąc pod uwagę, wydaje mi się, że z tą runą, którą mamy teraz, to może zębacze nawet był w stanie normalnie zaspamić. Sprawa załatwiona. Fail wrócił do pracy. Mógłbyś przez chwilę go doglądać? Wolałbym się upewnić, że tym razem naprawdę pracuje, a nie podjada jedynie zerwane owoce. Jeśli uda mu się zebrać choć jedną skrzynkę winogron, to nie odeślę go do jego matki. Okej. Okay. I musimy teraz Fejla znaleźć w polu i... Jest ciężko. ...pilnować, żeby zbierał winogrona. Podejrzewam, że to może być nawet taka, słuchaj, gościu, pomogę ci. Pozbierać czy coś. Więc tak, też się tym możemy zająć. Problem tylko też w tym, że nie wiem, gdzie ten fail porosł, tak konkretniej. Teraz szukać go w tym wszystkim może być ciężko. Ale jak trzeba, to trzeba. Nie ma go tutaj, więc... Po prostu... Łączyć namierzacz. Właśnie za takie rzeczy uwielbiam runy. Dawaj, co? Aha. Okay. Okej. Okay. Co tutaj jest? Nie. Tu jest ten ślad, tri proszę. I gdzie dalej? No jest, jest, jest. Okej, dobra. O, da się to zauważyć, trzeba być ostrożnym. Teraz gdzie? O, tutaj. Są taką chwasty. Lubię chwasty. Są warte jedną złotą monetę, więc fajna sprawa. Okej, jest. Dalej. Aha, pewnie będzie siedział tutaj ze wszystkimi. Co ma to duże szanse? Albo się gdzieś tam schowa. Uwaga, uwaga. Aha, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Mnie i tak nikt nie pyta. Okej. Tak jakby brakowało mi zmartwień. A, i teraz tak. Drabina? Pewnie tak. Oczywiście, że drabina. Nie wiem, czy bym na dach miał włazić, ale... No co za jełop! Na dachy sobie zrobił swój po prostu punkt odpoczynkowy. W takim wypadku robię zapis 104. I ukradniemy go ze wszystkiego, co tu ma. Zanim na niego nakrzyczymy. Dać spokoju, że też ten staruch musiał sobie znaleźć kogoś, kto jest okay. W stanie wejść po drabinie. Posłuchaj, ja naprawdę nie nadaję się do tej pracy. Matka wysłała mnie tu tylko dlatego, że miałem się tu niby nauczyć życia. Ale jak do tej pory, to uczę się tylko zrywania winogron. Liam zmusza mnie do pracy całymi dniami, a później nawet nie pozwala odwiedzić Silbach. Bo trakty są jego zdaniem zbyt niebezpieczne. I coś mnie z pewnością zeżre. Co ja mam niby zrobić? Nie chcę takiego życia. Jest.
jest coś, co pomoże cię zmotywować? Widzę, że czasami potrafisz gadać z sensem. Zastanówmy się. Za 50 złotych monet mógłbym znieść trud życia na widnicy. Jeszcze przez kilka tygodni. Dużo, ale niech będzie. Wiedziałem, że jakoś się dogadamy. Tym razem wolę się przyjrzeć, jak pracujesz. Tak dla pewności. Okej, okay, gdzie ten kościół? O, tu jest fail. Hej. Jeszcze przy okazji go ukradnijmy. Tak będziemy nazwy stratni, a no... Trzeba będzie. Miejmy nadzieję, że to już tyle. Dlatego, czy zrobimy to, co on chciał, to... Jeszcze pomyślę. Możliwe, że zrezygnuję z tej opcji. Sobie w tym prywatnie. I po prostu się spotkamy, kiedy zobaczymy coś innego. A może to tak zaakceptuję, zostawię. Pytanie tylko, gdzie jest ten stary Liam? Czym Liam? Jest. Fail wrócił do pracy. Tym razem dopilnowałem, by zebrał chociaż... 700 expa. Okej. Nie wiem, jak udało ci się tego dokonać, ale jestem ci dozgonnie wdzięczny. Może jeszcze chłopak wyrośnie na ludzi i nauczy się, że praca to nie tylko obowiązek, ale też przyjemność. Proszę, weź ten pierścień w ramach nagrody. Znalazłem go kiedyś na krzaku winogron i do tej pory nikt się po niego nie zgłosił. Pierścień życia. Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczymy w tym wypadku, jaki on jest. 20 HP. Piękna, właśnie, coś takiego. 10 HP-ków. Nie, dobra. Zostawiam jak jest i... 47 minut. Masakrycznie długi odcinek, ale dobra. Jak mówię, skończyliśmy questa, więc skończymy i... to spotkanie. I mówiąc szczerze, chyba zostawię jak jest. Tak czy inaczej jednak, dzięki wam za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.